Hejo, hejo, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Don't Starve Shipwrecked. Jak wiecie, na koniec tamtego odcinka, a właściwie już po tamtym odcinku, spotkała nas niemiła sytuacja i zatruł nas żółty wąż spadający z drzewa. No i w tym odcinku postaram się przygotować jakąś odtrutkę. Wiecie, że nagrywam odcinek jeden po drugim, także no niestety z waszych rad w komentarzach, które ewentualnie pisaliście, nie skorzystałam. W sumie niestety i stety, no bo muszę sobie poradzić sama i zobaczymy, jak mi pójdzie. No i co, continue. I powiem wam tak, no jesteśmy głodni. Wow, ale sobie jeszcze dokopałam. Dobra, Wilson, trzymaj się. Robimy normalnie misję ratunkową Wilsona. Wracamy tam. Kwiatki nas cały czas leczą, także... Także myślę, że może sobie poradzimy jakoś. No spróbujemy. Musimy dotrzeć do obozu, zrobić sobie łopatę. Hopaj. I płyniemy, Wilson. Dasz radę. Spróbujemy. Jak nam się nie uda, to się nie uda. Ja mam fan. Coś nowego, coś się dzieje. Coś się dzieje, także... Zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. Jak się nie uda, no to zaczniemy sobie nową grę, no i będziemy poznawać dalej Don't Starve Shipwrecked. Czekajcie, zerknę sobie, czy dobrze płynę. Tak, dobrze płynę. Wilson, dajesz. No, trzeba być przygotowanym na to. To jest też widocznie jedno z głównych założeń tego dodatku, żeby być przygotowanym na takie ewentualności. No, ja nie byłam, no bo dopiero się uczę. Także wiecie, no. Wiecie co, ja tą muszelkę rzucę, zbiorę... Albo dobra, bo nie ma czasu. Nie ma czasu, Gingerowa, na takie rzeczy. Gramy tu szybko. Robimy tą łopatę. Musimy się jeszcze najeść. Także wiecie co? Ognisko. Pieczemy tego ziemniaczka. Pieczemy te wodorosty. Trzymaj się, Wilson. Żadna morska choroba nam nie straszna. Te muszelki wyrzucimy. Robimy łopatę. Gdzie ona? Tu. I tak. Survival. Lekarstwo. 3 wodorosty, 2 koralowce. Koralowce mamy w skrzynce. Nie w skrzynce, ja je tu zostawiłam. 5 ich mamy. Czyli tak. Idziemy do łódki. Płyniemy, zbieramy wodorosty. I potem szybciorem na bagna, żeby zdobyć tamto. Normalnie to jest wyścig z czasem. Daje 90% szans, że się nie uda. Ale co mam zrobić? Muszę spróbować. Przynajmniej. Tu gdzieś była ta łódeczka nasza. Dobra. Mam nadzieję, że zbierzemy tutaj te wodorosty. Jezu, jak to stresuje. Czekajcie. Tu musimy. Bo tu już zabrałam te wodorosty. Zbieraj. No nie zdążymy! Kurczę. Ale żeś. Te bagna są dość daleko. Przynajmniej mam nadzieję, że to są te bagna. No jak nie zdążymy, no to trudno. Czekajcie. Dobrze płynę, dobrze płynę. Szybciej, Wilson! Wiosłuj! Tak. No jak zdążymy, to w ostatnim momencie. Naprawdę w ostatnim momencie i to będzie prawdziwy hardcore. Szczególnie, że zaraz będzie ciemno. Dobra. Najwyżej. Tak, ktoś zna jakieś radosne piosenki, które moglibyśmy sobie teraz pośpiewać, żeby sobie dodać otuchy. Ja już nawet na mapę nie patrzę, po prostu płyniemy. Tylko spojrzę, czy na pewno dobrze płyniemy. Źle! Kurczę, źle. Bo ja myślałam, że to tu jest, a to jest tu. Dobra, na zot. Czekajcie, tu są fale. Mogę spróbować, żeby nas przyspieszyły, co? Może się uda, może mi się uda wreszcie. Chociaż czekajcie, bo one są trochę inną stronę niż my płyniemy chyba. Czekajcie. Surf's up! Jej! Damy radę. Dobrze? Dobrze, już blisko. Nawet nie wiecie, jak ja się stresuję. Dobra, fale nam trochę pomogły. No zaraz będzie ciemno, Wilson, pospiesz się. Byłaś. Jej, mamy! Tu, Science Machine! LOL! Ach, teraz do obozu. To w dół. Ale jest ciemno zaraz, kurczę. Dobra. No nie dopłynę. Musiałabym tu przeczekać. Gdzieś. No nie zdążę, no. Czekajcie, chociaż trochę podpłynę. Ile się da? Trzymaj się, Wilson. Muszę też sobie nazbierać coś, żeby zjeść. Nie zdążę. Muszę wyjść. Muszę wyjść go... podratować. Tu są jeszcze jakieś te głupoty wystające, te nasz powiedzmy macki. Tu mnie zaleje woda. Tu może. Nie zdążę. Nawet nie wiem, czy można na tym... na tratwie sobie coś... coś zapalić, pochodnie po prostu. Nie mam pojęcia o tym. Czekajcie. 3. Dobra, czyli już nie możemy jeść. Jest pełnia! Kurczę, zapomniałam o tym. Jaki ze mnie jest... głupek głupi. Dobra, Wilson. Misja ratunkowa dalej. Ciąg dalszy. Płyniemy. Zapomniałam o tym. Uff, ale nam się poszczęściło. Dobra, dobra, dobra. Damy radę. Też nie wiem, czy... byłaś. Też nie wiem, czy... tak jakby to, że tamto się wykopuje na tych bagnach, czy to też zatruwa, jeśli się nie jest zatrutym. Nie wiem, jak to działa. Nie chciałam tego wykopywać. Wilson, proszę cię. Nie lam tak samo jak i ja. Już starczy, że ja lamię, ty nie musisz. O, mamo. Patrzcie, jak to tu zalewa. Wow, już prawie. Wyrzuć to. Mamy za blisko ten Science Machine. Pij to. Widzicie to? 20 nam zostało do końca. Po prostu to jest naprawdę więcej szczęścia niż rozumu. Ale się udało, kurczę. Normalnie nie wierzyłam w to, że się uda. Nie mamy nic do jedzenia, musimy się jakoś podreperować. To jest po prostu też błąd. Trzeba to będzie przenieść. Po co ja to podnoszę? Nie mam problemów z psychiką. Tu nie mamy nic do jedzenia. Może... o, tu są kokosy. Czekajcie. THP. 21. Musimy się z tym przenieść. Nie możemy mieć tutaj obozu. Też w sumie i tak nie wiem, czy my tu za długo pożyjemy. Wow. Ale się fartnęło. Po prostu głupi ma zawsze szczęście, taka jest prawda. Czekajcie, tu mamy jakieś drzewka do... Wilson, wiem, że jesteś głodny, wiem. Ja tutaj wolę nie ryzykować, bo jak mi teraz wypadną jakieś z tego pająki albo coś, to ja sobie nie poradzę z tym, więc nie korzystam z tego. Tu też mamy kokoski. No i jakoś poszło. Nie mam pojęcia, jak ja to zrobiłam. Po prostu mówię, fart, po prostu fart. Ale jak widzicie, da się. Da się, tylko trzeba mieć ten biom pod ręką po prostu. Te skałoczepy jeszcze mi tu odrosły, więc sobie też je pożyczę. To zrobimy zamianę. Zjedz. Muszelki na razie nie. I tutaj więcej już nie mamy tych skał, nie? Nie. To wracamy. Może nam jeszcze ognisko nie zgasło. Już musiałabym to przenieść. No, chociaż w sumie jak nam zepsuje się, to się zepsuje. No ale na razie może nie. Mogłam to zrobić tutaj, na tej podłodze. Za daleko to zrobiłam. Kuk. Tylko to życie, no jak ja mam je zregenerować? 26. Kwiatkami, no. Kwiatkami, czyli musimy znowu wrócić tyłu. Bo tu nie mamy kwiatków. Tu jest trafa, to już wiemy. Znowu do tych małp. Czekajcie, a jakby zrobić łódź? 3T. 3, no spróbujmy. Raz, dwa, trzy i nie mamy na ognisko, ale mniejsze z tym. Mamy łódź. Jej! Mamy łódź. No. Jeszcze by się przydał żagiel. Gdzie on był? O, na lampę też mamy. A żagiel? Gdzie on był? Tu. Catch the wind. Dobra. I jeszcze ta latarnia. Gold Torch. Nie wiem, czy to tak działa. Ja najpierw sobie postawię tą łódkę, czy ja na nią w ogóle mogę dawać takie rzeczy. Tak, mogę. Żagiel. Złaś. I latarnia. Latarnia. Czekajcie, gdzie ona była? Tu. I jeszcze, żeby nie zlamić, to sobie zrobię... Aha, to nie mogę, bo chciałam sobie zrobić zbroję, ale nie mam trawy na lin... Nie, nie mam drewna. Nie mam drewna i... Jeszcze chciałam sobie zrobić... coś. Tylko nie pamiętam co. Plecak nie. Stąd nic nie bierzemy. Nic nam się nie przyda. Ten garnek zrobiłam, ale no nie mam chwilowo nic, bo wszystko wyjadam na bieżąco. Wszystko zabieram ze sobą. I idziemy płynąć. Tą latarnię na razie zostawimy. I gdzie? Moi drodzy. Czy tu coś jest? Nie, to są glony. A, popłyńmy sobie może gdzieś w dół, skoro już mamy takie turbo doładowanie. Wilson, piękny jesteś. To płyńmy sobie gdzieś tam w dół. Wow, jaka normalnie nowa jakość pływania. Nice. A tu? Czekajcie, bo ja nie wiem gdzie... O, butelka. Podnoś to. Nie wiem co to daje. Zbieraj te. Ciekawe kiedy się zmienia pora roku. Wydaje mi się, że tak jak w normalnym Don't Starve, czyli 20 dni. No ale pewna nie jestem. Wow, jak to fajnie działa. Czekajcie. Popłyniemy z falami, zobaczymy. Zium! Zium! Prawie. Zium! 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 Czekajcie. Musiałam zrobić screena na pamiątkę i na zapowiedź ewentualnie. Dobra, no. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Uhu. Zobaczymy, czekajcie. O, daleko. Nie, wiecie co, ja nie chcę, bo to mnie... to mnie gdzieś przeniesie. Ja nie chcę, żeby mnie przenosiło. To więc... Tu sobie popłyniemy. No. Okej. Tu mamy wodorosty. To co, ja sobie zamontuję to oświetlenie. Bo zapomnę potem i będzie klops. O, tu mamy jakiś teren. O, świnki. Aha, tylko pełnia, ale już jest po pełni. To mogę wyłazić, nie? Kasa! Czy to tu mi się będzie wyświetlać, tak jakby, jak mnie tu nie ma? Aha, to trzeba włączyć albo wyłączyć. Dobra, to nic mi nie będzie. Z tym. O, nowe tereny. Tylko że nie mamy nic do jedzenia prawie. Czy mamy rzeczy na... Ej, ale lipa. Buduj tą pochodnię szybko. Wracamy na łódkę. Bo musimy jakoś przetrwać. Gdzie ona jest? Tu. Włącz to. Okej. I zdejmij tą pochodnię. Wow, ale numer. Ale numer, bo nie mamy na ognisku. Ja zapomniałam o tym. Daliśmy jakoś radę. Może chwilowo jesteśmy głodni, ale to nadrobimy rano. Powinnam sobie też zrobić plecak. Ej, ale czy to wystarczy? Wiesz co? Wyłącz to. Tak, postoimy sobie na wodzie. Nocka na wodzie. Ale masakra. To nam pokaże, gdzie jest skarb, nie? Przeczytam to. Daleko, że tak powiem. Ale przynajmniej wiemy, że tutaj są też jakieś tereny, czyli bardzo duży jest ten świat ogółem. Okej, dotrwaliśmy. Słuchaj, Wilson. Odłóż tą pochodnię. Zostawię sobie ją gdzieś tu. Tu mamy też skałoczepy. Wiecie co? Tą kasę też sobie tu zostawię. Koło pochodni. I to sobie też zostawię. I zbieramy co się da. I liczymy na drzewo. Tylko tu mi wygląda na taki biom, który nie ma drzew. Nie róbcie mi tego. No ale jak ja to zjem, to mnie to ubije. O, jest, 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 jaki fart. Gdzie jest siekierka? Tu. Uff. I jeszcze kokosy. Świnki skrzywdzone przez życie. Jak wyglądają, takie zmarnowane. Dobra, nie ma co czekać. Buduję to ognisko. Trzeba coś zjeść, koniecznie. Gotuj, Wilson, gotuj. Jedz. Wow, udało się. Jedz, Wilson. No, to z głodu nie padniemy, to najważniejsze. Jeszcze tylko sobie zrobię materiały na ognisko. Tam też są te limpaty, to ja je zjem. Albo przynajmniej sobie zbiorę i przepiekę, póki mam ognisko. Zbieraj. Też można było ryby łowić, nie? To za chwilę. Tylko jedne, no ale dobra, lepsze coś niż nic. To już mamy na później. Powiem wam, że bardzo trudny jest ten dodatek. On jest taki piękny z wyglądu, ale jeśli chodzi o grę, to wydaje się trudne dość. Chyba że, nie wiem, może później jakoś to się wszystko poprawi, bo nie wiem, może wydaje się trudny, bo dopiero go poznaję. Ale no, robi na mnie wrażenie. Za każdym razem, kiedy gram, robi wrażenie. Okej. Patyki też nam się kończą, nie szkodzi. Zbieraj jeszcze to. Chciałam skałoczepy, żebyś zebrał, Wilson. I no, i zdążymy? Zdążymy? Przepiec? Zdążymy... chyba. Bo nie chcę miejsca, żeby mi zabierało. Dobra, zdążyliśmy, więc mamy coś na zapas. Tu jeszcze zbieramy te trawki. Drzewa mamy. Jeszcze patyki. Kamienie też się przydają. Muszelki nie, bo po co? O, flint się przyda. Patyki jeszcze. Dobra, tu są jeszcze też moje dropy. O, tu są, ale ja już ich nie zdążę przepiec, więc... Więc może je zostawię, szczególnie, że tutaj mamy też kokosy. No, a tutaj też tą kasę chciałabym ze sobą zabrać jednak. Bo to dość fajna sprawa. O, ale tutaj też coś mamy. Czekajcie, zajrzymy, bo trzeba by było zwiedzić tereny, nie? O, ta mapa całkiem spora się wydaje. Fajnie, bo też drewna uzbieramy na... No jak to się mówi, na zbroję wreszcie. Jakoś żyjemy, no. Jakoś, właśnie jakoś, bo nawet nie mamy połowy życia. No, Wilson. Tu chciałam. Okej. I jeszcze idziemy tu. O, flint, patyki, ale tak poza tym to nic. I ta pusta butelka... O! Mówię nic, patrzcie co tu mamy. O nie, słyszę małpy. I na co mi one? Pająki. I te podwójne kokony. I zaraz będzie wieczór. I tu już jest woda. Też musimy się powoli szykować na ten... na... pory deszczowe. Nie wiem co tam potrzeba. Ten kominek na pewno, to wiem. Ale reszty to nie wiem. Się dowiem, jak nadejdzie pora deszczowa. Kiedy ja się uczyłam grać Don't Starve, to szczerze mówiąc nawet... O, pszczółki! Cześć pszczółki! To nawet za bardzo poradników nie było. Wszystko się rozkminiało samemu. Tak samo było z tym dodatkiem Reign of Giants. Trochę się wzbogaciliśmy na tej wyspie, nie powiem, że nie. I dobrze, przyda się. W sumie mam jeszcze miejsce, to nazbieram trochę tego. Bo tutaj zbiorę tą monetkę. I będę miała też kaskę i będziemy powoli kończyć. Czekajcie, gdzie tu jest ta moja łódź? Tu. Dajcie jeszcze tego flinta. Dziwny mają ten domek. Okej. Muszelki. Sporo tutaj tego jest, też fajna wyspa. Jakby co. Ach, miałam iść tu. Nie, nie zdążę. Dobra, robię ognisko. Tutaj też nakarmimy Wilsona. O, w ostatniej chwili. Zjedz to. Dobra, no i będę kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeśli się wam podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na Facebooka, na bloga i na Instagrama. Linki jak zawsze macie w opisie. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa, pa!